I witamy tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto, część druga. Ojej, co tutaj się dzieje na markecie? A więc zaczynamy. Spadliśmy na chwilę do poniżej 5000 dolarów. Bardzo rzadko używam tutaj, jeżeli jesteśmy tutaj w Dzień Dobry, krypto numer 2, żeby używać tych chartów, ale zobaczmy, co tu się wydarzyło. Byliśmy poniżej 5000 dolarów. A na niektórych giełdach nadal jesteśmy, na przykład na Binance 4998 dolarów i Bitforex, Coinbase Pro i inne tutaj, więc średnia oczywiście tutaj wychodzi powyżej 500 tysięcy dolarów, ale widzimy jaka jest sentyment i w którą stronę tutaj idziemy na markecie. Żeby nie zanudzać, idziemy od razu w wiadomości. CryptoGlobe informuje o tym, że Crypto.com. Tutaj będzie wprowadzał nowe karty MCO Visa Card. Już 100 tysięcy kart jest zarezerwowanych. I dlaczego one są zarezerwowane? Tutaj możemy przeczytać właśnie na tej wiadomości. Nie mamy tutaj rocznych czy miesięcznych opłat za te karty. Dla niektórych nawet mamy AirPod Launch. Mamy access, czyli dostęp do AirPod Launch na niektórych kartach. Jeżeli wypłacamy z jakiegokolwiek bankomatu, to nie ma opłat za wypłaty i też mamy oczywiście tap and pay functionality, czyli jeżeli dotkniemy czyli bezdotykowo możemy zapłacić za różne rzeczy i jeżeli płacimy za jakieś zagraniczne transakcje nie ma też opłat. Także widzimy, że tutaj możemy krypto podlinkować pod tą właśnie kartę i 100 tysięcy jest zarezerwowanych do tej pory Crypto Insider mówi o tym, że Draper e, chyba to jest Team Draper, o ile dobrze pamiętam tak dokładnie, mimo takich spadków, jakie mamy teraz to, no, to, to jest bardzo fajny optymista bo mówi, że w 2022 roku Bitcoin będzie kosztował 250 tysięcy dolarów, także bardzo fajne prediction, czyli y, cena, jaka może osiągnąć Bitcoin w przyszłości. Crypto Globe informuje o tym, że CoinKick czyli ten pool, mining pool, który supportuje Bitcoin Cash SV, mówi o tym, że Bitmain rośnie tutaj w długi tutaj z jedni z anonimowych źródeł tutaj mówią więc będziemy obserwować tą obs tutaj wiadomość czy tak naprawdę się dzieje. Ta, ten artykuł nie wytłumacza dokładnie dlaczego tak się dzieje, ale CoinGeek twierdzi, że Bitmain ma coraz więcej długów i zobaczymy jak długo będzie mógł suportować Bitcoin ABC i potwierdzenie tego, że Sharkpool będzie kopał puste bloki na Bitcoin Cash ABC dopóki Bitcoin ABC nie przestanie istnieć. Tutaj widzimy nawet na Twitch dodał Sharkpool, czyli ten mining czy kopalniana, czy kopalniana aglomeracja mówi o tym, że Będą tutaj do bólu kopać puste bloki na Bitcoin ABC, żeby po prostu Bitcoin ABC przestało istnieć. Będziemy tutaj też dalej informować, co tutaj się z tym wydarzeniem dzieje. No, i w Malezji widzimy, że zastosują blockchain do tego, żeby zweryfikować takich ludzi, którzy oszukują, że mają na przykład studia ukończone, czy mają jakiś fakultet, czy doktorat. Więc zastosują blockchain właśnie w Malezji do tego. I nawet dzisiaj natknąłem się na taki ciekawy artykuł. Bardzo rzadko czytam wiadomości tutaj z Wielkiej Brytanii, a mamy w Daily Mail informację o tym, że w Wielkiej Brytanii właśnie tutaj zastosują sprawdzenie wszystkich kwalifikacji lekarzy, którzy tam się znajdują. Po tym jak przez e, prawie 22 lata 56-letnia kobieta z Zoma Alemi, 56-letnia kobieta, która miała niby papiery z Uniwersytetu Auckland, czyli w Nowej Zelandii, na to, że ona jest e, psychiatrą. I tak przez 22 lata leczyła w Wielkiej Brytanii ludzi bez papieru, bo okazało się to oczywiście e, oszustwem. To jest właśnie ta pani, która przez 22 lata leczyła e, pacjentów w Wielkiej Brytanii e, no. Po prostu, jeżeli przychodzi do niej z jakimiś problemami, mogła zarabiać nawet do 100 tysięcy funtów rocznie i właśnie została skazana na 5 lat w ostatnim miesiącu. Nie wyszłoby to na jaw, tylko dlatego wyszło to na jaw, bo chciała podrobić podpis osoby starszej i przejąć jej milionową fortunę po tym, jak. Chciała oszukać testament, czyli nie wystarczała jej te 100 tysięcy funtów rocznie, i jeszcze chciała kogoś oszukać. No i wiemy, jak to się kończy, jak jeszcze bardziej jest ktoś skąpy na pieniądze, to wtedy w końcu, prawda, wychodzi na jaw. Także no, bardzo fajnie, że w Malezji wychodzą właśnie z takim blockchainem i może w Anglii, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Polsce też. To będzie zastosowane w przyszłości. No, a jak ktoś byś z was zapytał mnie, jak szybko informacje pojawiają się i jak trzeba być na bieżąco w krypto, to spójrzcie właśnie na ten taśmociąg, który mówi nam o tym, że tak właśnie szybko przepływają informacje w krypto i trzeba być na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami, bo jutro się budzimy i jest kolejna tona wiadomości. Bitcoin Market Cap, czyli cała wielkość bitcoina zeszła do 13-miesięcznego najniższego punktu, gdzie wynosiło to 92,5 miliarda dolarów. Pewnie jeszcze to jest niższe, bo ten artykuł ukazał się 6 godzin temu, a przez 6 godzin Bitcoin spadł kolejne 300 dolarów. Na stelaże pojawi się nowy stablecoin o nazwie Novati, który wypuści się w świat w poniedziałek. Tym razem będzie tutaj sparowany w skali 1 do 1 z australijskim dolarem. A Tron wydał takie sprawozdanie, co się zmieniło w ostatnim miesiącu w projekcie Trona. Ja dodam linka do tego całego artykułu i będziecie mogli sobie zobaczyć, jeżeli kogoś to właśnie Interesuje na temat właśnie Tron Blockchain. I ktoś tutaj na Reddicie twierdzi, że jesteśmy teraz manipulowani przez wielkie instytucje, i tutaj te właśnie firmy wielkie, które chcą wejść w Bitcoina. Bo zobaczcie, jaki się dzieje FUD, czyli food przed tym jak chcą wejść te wszystkie instytucje, jak ma być zaraz bugged, jak tutaj wchodzą kolejne giełdy. Wiemy, że w Szwajcarii pojawił się ETF, praktycznie można też powiedzieć, poza ziemiami Ameryki, więc tutaj jesteśmy manipulowani ze strony tutaj mówi Craig'a Wright'a i, i z innych tutaj instytucji, żeby Bitcoin okrzyknąć tak naprawdę projektem, który ma znak zapytania w sobie, bo wiem, jakie to jest hash war, tutaj się wydarzył bitcoin cash i, i no, może to jest nie tędy droga, ale tutaj właśnie ktoś zauważa, że to jest pewnie manipulacja przez te wielkie instytucje. i Niektórzy nawet twierdzą o tym, że Craig Wright jest taką osobą, która jest tutaj stworzona przez rząd, można powiedzieć, Ameryki czy wielkie rządy światowe po to, żeby tutaj Przytrzymać cenę bitcoina w dolnych jego częściach, żeby mogły wszystkie instytucje wejść, a on będzie takim po prostu fake Satoshi, o czym mówią, i po prostu wszyscy nagle stracą zaufanie do bitcoina, a on jest po prostu tutaj zapalnikiem wysłanym z instytucji, żeby właśnie do tego. Doprowadzi. Blog informuje o tym, że Dogecoin teraz jest tutaj sparowany na poloniekcie ze Stablecoinem USDC. Czyli można od razu z Dogecoina wejść na USDC. Bank w Tajlandii twierdzi o tym, że nie będzie żadnej centralnej kryptowaluty w przeciągu 3 do 5 lat. To jest tylko dlatego, że proces wprowadzenia takiej. Centralnej kryptowaluty CBDC nie jest łatwy i potrzeba bardzo dużo czasu w Tajlandii, żeby wprowadzić właśnie taką rzecz do systemu monetarnego. I na, na Twitterze CZ Binance, czyli właściciel Binance, założyciel mówi o tym, że był w temacie już parę razy. Jaki jest sekret sukcesu? Nie wychylać się i budować. Czyli być skromnym, i w tym samym momencie budować swój projekt. Spójrz speaker informuje o tym, że Binance może nawet tutaj niedługo wypuścić Base Currency, czyli XRP może być taką bazową kryptowalutą do innych projektów na Binance. Wiemy oczywiście dlaczego, bo CZ tutaj dodał Tweet i tutaj różne inne już platformy. Newsowe przekazują tą informację, że może to świadczyć o tym, że Binance przygotowuje się na to, żeby XRP było bazową kryptowalutą na Binance. No i widzimy tutaj Washington Elite, którzy tutaj stoją za tymi kryptomaskotkami, o których mówiliśmy w Dzień Dobry Krypto, chyba wczoraj, że ktoś to zrobił wideo. Także pojawili się na ulicach Washington. Bitcoin i Litecoin razem i tutaj byli e, wszędzie, e, propagowali może space Bitcoin i, i różnych innych tutaj kryptowalut. Jak ktoś w Polsce wyjdzie z taką inicjatywą, to ja mogę stać za Bitcoinem. Tutaj będę tą maskotką. CryptoSlate informuje o tym, że Jihan Wu może sprzedać swoje 1 milion Bitcoin Cash SV. Wiemy, że on miał 1 milion Bitcoin zanim fork tutaj się wydarzył Bitcoin Cash. No i teraz po Bitcoin Cash fork oczywiście dostał za darmo Bitcoin Cash SV i może to powodować że on zatwitował, czekam tylko kiedy będę mógł zdeponować swoje Bitcoin Cash SV na jakąkolwiek giełdę, żeby to sprzedać. Więc może tutaj poruszyć jeszcze ceną i cena może wyjść jeszcze bardziej w dół. No i tak jak nie, że podoba mi się Craig Wright, co robi, ale szacun dla niego za, za to, że chce oczyścić tutaj blockchain Bitcoina. Spójrzcie sobie, ile Bitcoin miał forków do tej pory. 667 różnych forków Bitcoina się odbyło do, tych, do tej pory. 70% lub więcej już nie ma tych monet na, na naszym tutaj markecie, ale widzicie, że to się odbywa... Praktycznie trzy w tym miesiącu się odbyły kolejne forki bitcoina, o których nie wiemy, i dlatego Craig Wright tutaj walczy z tym, że bitcoin może być tylko jeden. I tutaj chce oczyścić to pole z innych bitcoinów, forków. Także uważajcie, jeżeli ktoś z Was ma bitcoin diamond, bitcoin gold, czy te inne krypto, w 2019 roku może się tak okazać, że ten shark pool będzie atakował właśnie te wszystkie pochodne z bitcoina. A jakbyście nie wiedzieli, gdzie to usłyszeliście pierwsi, to jeszcze raz mówię do was: Bitcoin Phoenix oszczega. <laughs> Oczywiście, w cudzysłowie, może się zdarzyć wszystko. Na Reddicie możemy przeczytać również o tym, że prawdopodobnie jest tutaj Exit Scam Neo Quarteria. Jeżeli ktoś ma ten projekt, to uważajcie. Przedłużyli swój ICO time bardziej i bardziej i w ogóle nie respektują swojej. Drogi, czyli roadmap. Ich Telegram kanał jest wypełniany jakimiś Rus, e, ruskimi czy botami z Rosji, i ten właśnie użytkownik, który pytał różne pytania na ich Telegramie, jest już zbanowany za te niewygodne pytania. I jak byli wylistowani na Switcheo e, ich team zrzucił. Większość swoich monet, gdzie cena, cena była 0,12, czyli 12 centów do nawet 15 centów, i od razu jak wrzucił team te swoje monety, zeszła do 0,002 USD. Także uczymy się, co może powodować w przyszłych projektach na tej właśnie informacji, jeżeli inwestujecie w cokolwiek i nagle wchodzicie na telegram, za niewygodne pytania zostajcie zbanowani, za to jak pojawia się na liście team rzuca bardzo dużo tokenów to też jest czerwona lampa się zapala, więc uważajcie na neokwarteria. Bitcoin.pl.org informuje o tym, że CoinGeek, największy pool miningowy bc zaatakowany przez DDoS, Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Strona internetowa największego pula miningowego padła ofiarą DDoS. Atak trwał kilka dni. Calvigar, właściciel pula miningowego CoinGeek, stwierdził, że jego strona została zaatakowana 13 listopada. Nie wiadomo jeszcze, kto stał za atakiem, ale może być to związane z tym, że CoinGeek stanął po stronie NChina i Craig Wrighta. W związku z forkiem BCH zadeklarowali oni tzw. hash war z rodzem Verem i jego Bitcoin Cash. Współzażyciel firmy Bitmain Jihan Wu zakłada z kolei, że Wright może po cichu współpracować z Blockstream. Także dziękujemy za tą informację bitcoin.pl.org I mamy kolejne porównanie 2018 roku do końcówki 2013 i 2014. I tu jest dokładnie napisane, czerwona linia nas tutaj dzieli gdzie znajdujemy się w 2018 roku. Zobaczcie, gdzie dopiero się znajdujemy, jeżeli byśmy mieli przerównać co do joty 2013 i 2014 rok. Także na pierwsze wzrosty jeszcze do lutego powinniśmy spadać. Tutaj wynika z tego. Do lutego delikatnie spaść. Potem ruch boczny do około grudnia praktycznie, przyszłego roku, ku listopada, grudnia. I od listopada, grudnia... Pierwsze zwyżki, jeżeli byśmy mieli to co do joty przyrównać do 2014 roku, a pamiętajcie, że analiza techniczna opiera się na historii i rachunku prawdopodobieństwa, więc co się zdarzyło wcześniej, to możemy właśnie to wziąć pod uwagę i dlatego tak dużo analityków technicznych porównuje 2014 rok do 2018. A jeżeli byśmy mieli to przerównać do psychologii yy, cyklu marketu, to byśmy byli właśnie poniżej kapitalizacji, gdzie się pojawia złość, można powiedzieć, marketu, gdzie ludzie mówią: Nie, daję sobie spokój z tym bitcoinem. To jest w ogóle jakaś paranoja, że ktoś, ktokolwiek może w to inwestować. Potem jeszcze się pojawia depresja, czyli no, można powiedzieć, że tutaj bardzo długo to trwa, czyli te, wtedy jest ten trend boczny, i dopiero yy, przy disbelief, czyli bez wiary, coś się zaczyna dziać i zaczyna się nadzieja. Więc może to świadczyć, że jeszcze możemy poczekać yy, niecały rok na to, żeby zobaczyć pierwsze wzrosty. Ja mam pytanie do Was: czy zgadzacie się z tym twierdzeniem, czy nie? Czy powinniśmy już. Jeszcze nawet do końca tego roku wejść w górę i, i mieć powtórkę z ubiegłego roku? Czy po prostu to jest, no niestety, jeszcze jeden rok w takiej bejsie? Dajcie znać w komentarzach. I widzimy, że Ran Noyer zrobił też na swoim twicie podobny tutaj tweet. Jeżeli ktoś by Wam dał 10 tysięcy. W dolarach dzisiaj i mógłbyś to zamienić na jakiekolwiek krypto, na co byś zamienił, bo byś mógł to za 10 lat wypłacić dopiero. I BTC ma 39%, XRP już 52%, potem jest BCH, SV. Ciekawe, czemu wybrali SV, a nie ABC. Hmm? No, niech Wam to podpowie parę rzeczy. I American Airlines Miles, to chyba dla Jaj, czyli bony lotnicze czy, czy punkty lotnicze za to, że latacie American Airlines, ale widzicie, że BTC i XRP. Tutaj jest są na pierwszych miejscach i XRP wygrywa nawet z BTC, czyli widzicie o takim sentymencie, jaki się tutaj pojawia w całym świecie krypto. Szukałem tutaj wyliczeń w tym artykule, ile by musiał kosztować XRP, żeby dzisiaj e, pokonać Bitcoin, albo do ilu bitcoin by musiał spaść, żeby XRP wyprzedził e, tutaj. Bitcoin, ale dajcie znać może w komentarzach, może ktoś z Was jest takim szybkim matematykiem, który by nam mógł to wyliczyć, kiedy XRP wyprzedziłby, jeżeli jaka po prostu byłaby kwota za jedno XRP, a ile by musiał kosztować wtedy Bitcoin, żeby XRP wyprzedził Bitcoin. Dajcie znać w komentarzach. Bitcoin.pl.org informuje jeszcze o tym, że czy notowania Nvidia spadły z powodu prognoz dla branży krypto. No, spójrzmy. Kapitalizacja giełdowa Nvidia spadła od ponad 23 miliardy dolarów, a analitycy szybko stwierdzili, że nocna obniżka cen, mocna to raczej powinno być obniżka cen akcji firmy, była spowodowana ogólnym spadkiem popytu na krypto. Analityk, yy, nie będę wymieniał nazwiska, Financial Group, Christopher Lowland powiedział: Choć to rozczarowujące, kryptobanka jest tymczasowa, ale możliwość rozwoju tradycyjnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, dają stałą możliwość rozwoju. W sierpniu, w drugim kwartale, firma Nvidia zdecydowanie podkreśliła, że sprzedaż GPU dla firm kryptograficznych znacznie spadła. W tym czasie dyrektor finansowy Nvidia, Colette Kres, powiedział, że firma nie przewiduje już żadnego wkładu w przedsięwzięcia skoncentrowanego na kryptowalutach. Nasze prognozy przychodów przewidywały, że produkty specyficzne dla kryptowalut obniżą przychód do około 100 milionów dolarów, podczas gdy rzeczywisty przychód z produktów kryptograficznych wyniósł 18 milionów dolarów. Podczas gdy wcześniej oczekiwaliśmy, że przemysł wydobywczy kryptowalut będzie miał się dobrze w tym roku, natomiast nie spodziewamy się już więcej przychodów na ten rok, powiedział Kres. Rynek jest już od ponad 3 miesięcy świadomy, że działalność kryptowalutowa Inwirgi dobiegła końca, a jej dyrektor finansowy ogłosił, że firma nie spodziewa się żadnych dodatkowych przychodów ze sprzedaży GPU dla branży. Krypto. Mimo to wiele doniesień dotyczących spadku wartości rynkowej NVD o 23 miliardy dolarów dotyczyło raczej ostatnich spadków na rynkach krypto niż płynnej oceny spółki dotyczącej prognozowania przychód, o czym mówił Jim Kramer z serwisu CNBC Mad Money. Dziękujemy Bitcoin za tą informację. CCN informuje o tym, że będziemy mieć kryptowalutę dla wyznawców islamu, czyli można powiedzieć, że czyli X8 Currency została tutaj zaaprobowana przez Sharia Review Bureau, które pozwala wyznawcom religii islamu na Inwestowanie właśnie w takie krypto, więc widzimy, że nawet tutaj religia wkrada się do świata krypto i może to jest dobry wybór. MoneyMakers informują o tym, że Mark Zuckerberg, ten, który stworzył. Facebooka stracił w tym roku 17,4 miliarda dolarów. Tylko dlatego, że mamy taki sentyment też na giełdach światowych, nie tylko krypto, widzicie, dostaje tutaj po nerkach, można powiedzieć. I stracił trzecie miejsce na liście najbogatszych ludzi na świecie i jest teraz na szóstym miejscu. Także teraz jego wartość szacuje się na 55,3 miliarda dolarów. Jestem ciekaw, Jaki jest Polak najbogatszy i jak się szacuje na tej liście najbogatszych ludzi na świecie? Czy jest w pierwszej dziesiątce, w pierwszej setce, czy w pierwszym tysiącu? Może dajcie znać w komentarzach, jeżeli ktoś z Was ma taką informację. CCN informuje o tym, że kolejna giełda zamyka się w południowej Korei. ZENIX zamyka się po sześciu miesiącach. Crypto Ninja informuje o tym, że kryptał użyje blockchaina NEM. Do tego, żeby dawać takie e-paszporty, czyli paszporty na blockchainie dla tych, którzy chcą grać w grach gaming też na blockchainie. Także widzimy, że za pomocą tego blockchaina będą mogli być takie osoby, które będą chciały grać na tych giełdach zaakceptowane, bo wiemy, że najczęściej to się dzieje, że musisz mieć ukończone 18 czy 21 lat, także widzimy, że kryptown, będzie używał właśnie blockchain NEM do tej weryfikacji. No i CCN okrzyknął dzisiejszy poniedziałek masakrą poniedziałkową, gdzie Bitcoin spada do ceny poniżej 5000 dolarów, co oznacza, że idziemy jeszcze tutaj w te rejony, o którym mówił ten analityk, o którym mówiłem w ostatnim programie Wróżenie z fusów, gdzie jeżeli bym na tę te informację tego analityka zagrał na shortzie to bym był o wiele dzisiaj do przodu. Także tak ważna jest analiz analiza techniczna, bo przynajmniej daje mi sentyment. Oczywiście trzeba wybrać odpowiedniego analityka, bo niektórzy twierdzą, że jeszcze do końca roku możemy wejść w 15 lub 30 tysięcy dolarów. Także to od Was zależy, kogo będziecie śledzić. No I zobaczcie, kolejne tutaj supporty są pokazane w tym artykule. 4,600 czy 500 i... 3000 się też pojawi na horyzoncie. O tym będzie w następnym odcinku w ruszeniu swusów. Zobaczymy, czy dam dzisiaj jeszcze radę go skończyć. Jeżeli nie, to się pojawi już jutro. A ci, którzy to oglądają we wtorek, to będzie to właśnie we wtorek wieczorem. Także ja już dziękuję za dzisiaj i widzimy się ponownie już wkrótce. Także dziękuję. Życzę Wam wspaniałego dnia. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.